Cześć, witamy wszystkich bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Rap Unboxing TV. Dziś pokażemy Wam SB Mafia, Hotel Mafia 2, box kolekcjonerski, który właśnie do nas dotarł. Oficjalna premiera będzie miała miejsce 18 lutego 2022 roku. Nakładem oczywiście SBM Label. A już dzisiaj, dwa dni wcześniej, możemy przekonać się, jak wygląda to wydanie. Całość dotarła w takim pudełku, więc lecimy z tematem. Naszym oczom ukazuje się box wykonany z grubego kartonu. Solidny temat i logóweczka Hotel Mafia. Karton odłożę sobie na bok. Jeszcze co o samym boxie, zanim zajrzymy do środka. Box został kupiony w preorderze, kosztował 129 zł, obecnie jest już wyprzedany, a jego nakład wynosił 3000 sztuk. Werble, zaglądamy do środka. Co mamy w środku? Trochę zawartości jest. No dobrze. Obym niczego nie pominął. Co wchodzi w skład tego kolekcjonerskiego boksu? Więc tak. Mamy arkusz wlepek. Trzy logóweczki. Fotki. Fotki z wyjazdu. Dobra. Wlepki. To jest, moi drodzy, magnes na lodówkę. Fajnie, przyda się. Mamy tutaj brelok do kluczy. Brelok jest wykonany z gumy. Tu mamy na nim takie wytłoczenia. Brelok jak brelok. Co to jest? To jest turystyczna szczoteczka do zębów. Proszę bardzo. Malutka. Jak to trzymać? Okej. Logóweczka oczywiście, Hotel Mafia, Stay Clean, dobrze. To jest zawieszka na klamkę, doba hotelowa trwa tu cały dzień. Na odwrocie znajduje się kod rabatowy umożliwiający 10% zniżki na zakup karnetu na SBM Festival 2022. Nie będę go pokazywał z wiadomych względów. Znajdziemy też zestaw 7 hotelowych pocztówek, więc będziemy je sobie teraz oglądać. A ja w międzyczasie powiem Wam kilka słów o samym wydawnictwie. W nagrywaniu wzięli udział reprezentanci SB Mafii. Byli to White 2115, Janusz Walczuk, Lanek, BDOS, Jan Rapowanie,
Kacperczyk, Białas, Adi Nowak, Fukaj, Skute Bobo aka Mata, BTO, Kiny Zimmer i Solar. To już drugi taki wyjazd SB Mafii, który zaowocował albumem. Poprzedni miał miejsce w 2020 roku. Jego unboxing możecie sprawdzić tutaj. Ok, to były pocztówki. Z tyłu mamy pełną dowolność, co chcemy sobie napisać. Teraz przejdziemy sobie do zinu. Według zapowiedzi posiada on aż 32 strony, także i będzie co oglądać. Lecimy dalej. Wyjazd rozpoczął się 11 stycznia i trwał on 7 dni. Podczas tego wyjazdu nagrano 20 kawałków i 7 vlogów, które sukcesywnie pojawiały się na kanale SB Mafia na YouTubie, czyli pojawiały się oczywiście i vlogi, i klipy. Cała akcja okazała się niesamowitym sukcesem, co dało ponad 30 milionów wyświetleń tych utworów podczas trwania akcji i ponad 10 milionów odtworzeń na Spotify. Szczerze mówiąc, nie wiem, ile do tej pory sprzedało się SB Mafii, ale widziałem gdzieś news, że złoto na pewnie pykło, możliwe, że platyna. Także naprawdę niesamowity sukces. Nie jest to sukces tylko na naszym polskim poletku, bo pod koniec lutego album znalazł się na drugim miejscu wśród debiutanckich albumów na Spotify na całym świecie. Także tutaj wiadomo, że większość to pewnie byli polscy słuchacze, ale jaka to jest siła fanów, że potrafili wygenerować tyle odtworzeń. Tu mamy dalsze foteczki. Warto wspomnieć, że autorem fotografii jest Karol Gustaw Małecki, a za projekt graficzny wydania odpowiada Kudlak. Dajcie znać, czy oglądaliście te vlogi. Ja mimo tego, że już może nie jestem w targecie wiekowym tego albumu, to z przyjemnością te vlogi sobie oglądałem na bieżąco, jak wychodziły podczas trwania tej akcji. To są zawsze takie fajne, nieoficjalne nagrywki z tego, co się działo, i wydaje mi się, że dlatego, że było to naturalne, to fajnie się to oglądało. Po zakończeniu w ogóle tego wyjazdu akcja została przedłużona w Warszawie i stworzono nowe utwory, które wejdą w skład Hotelu Mafia 2, 3 miliony deluxe, więc pewnie jakieś kolejne wydawnictwo. Nie znam jeszcze szczegółów tego, być może pojawiły się w międzyczasie, po prostu ja je przegapiłem. Jeżeli wiecie coś na ten temat, to dajcie znać w komentarzu. Powoli dochodzimy do końca tego zinu. Zin wydany na takim kredowym po prostu papierze, zszyty, dwie zszyweczki. Dokładnie. Fotki Kacper Dudziak, Tomek Kudlak artwork, Tomek Kudlak, czyli to, co powiedziałem wcześniej. 10-16 stycznia, Krzykosy. Dobrze. Tutaj jest element tego preorderu, który pewnie ciekawi Was. Jest to czapka typu beanie w kolorze czarnym z logiem SBM. Czapka jak czapka. Teraz możecie zobaczyć, jak prezentuje się ona na głowie.
OK. To była czapeczka. Chowamy do skrzynki. A przed nami, moi drodzy, przed nami gwóźdź programu, bo sama płyta i tutaj widzę, że też będzie co oglądać. Tutaj widzicie takie wgłębienie w tym boksie, żeby ta płyta mogła bezpiecznie być przechowywana. Płyta zafoliowana. Najprzyjemniejsza czynność z tego, co robi unboxer. Ok, lecimy. Tytułowy hotel. Z tyłu tracklista 20 kawałków. Aha, czyli Hotel Mafia 2. Tutaj mamy wklejoną książeczkę, którą zaraz będziemy oglądać. Zobaczmy, jak tam płytka. Płyta CD w kolorze białym. I oglądamy książeczkę z płyty. Hotel Mafia 2. Mamy wymienione informacje o osobach zaangażowanych w ten projekt, które nagrywały, o ekipach, o labelu. Jest co pokazywać w tym unboxingu, co? Chyba będzie on dosyć długi, więc dla nas idealna sytuacja. Lubimy, kiedy za samą płytą idzie coś więcej niż sama muzyka. Mamy tutaj temat poligrafii, wzornictwa, tych wszystkich dodatków. Fajnie, że wydawane jest to na coraz wyższym poziomie, na coraz to nowsze sposoby. Mieliśmy 32 strony zinu i całkiem pokaźną książeczkę. Dokładnie, boksowanie było na vlogach, widziałem to. Tutaj zdjęcie z fanami. Duże wrażenie zrobił ten klip właśnie z ogniskiem, gdzie pojawiło się bardzo dużo fanów. Fajna akcja. Wspólne kąpiele.
tutaj mamy jeszcze dodatkowe informacje, między innymi o producentach. Wiadomo, że Lanek, Francis, Pedro. To tu jeszcze jest? Francis, Pedro, SRN Beats. I chyba tyle. Tu zebrane Mix Master dla Nowocoto, DJ Johnny i Sick. Okej, okay, to chyba byłoby tyle. No, podsumujmy sobie, co jest w tym limitowanym boxie. Czyli tak, z pokaźną książeczką, płyta CD w takim wydaniu digipakowym. Mamy 7 pocztówek. Zawieszka z kodem rabatowym, magnes na lodówkę oraz brelok, zestaw stickerów, turystyczna szczoteczka, czapka, zin, a wszystko to w takim fajnym kolekcjonerskim pudełku. Dajcie znać, co myślicie o tym wydaniu, czy jest warte swojej ceny, czy je macie, albo czy chcielibyście mieć, a w ogóle napiszcie, możecie nam zadać jakiekolwiek pytanie i napisać w tym w komentarzu. Dzięki za obejrzenie tego dosyć długiego unboxingu i zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, żeby nie przegapić kolejnych naszych nagrywek oraz polubienia nas na Facebooku i na Instagramie. Linki znajdziecie w opisie filmu. Dzięki.